Olsztyńscy szabliści na medal. W Poznaniu odbył się drugi Puchar Polski juniorów szabli. Aniela Kozłowska dotarła do finału, a Krzysztof Dowgierd zakończył rywalizację na półfinale. Występ bardzo fajny. Jeśli chodzi o miejsca, to Krzysztof Dowgierd wszedł do finałowej czwórki, przegrał wejście do finału nieznacznie. Więc no, tutaj w jego wykonaniu fantastyczny start. Aniela Kozłowska, jej udało się dostać do finału, zajęła drugie miejsce ostatecznie, więc jakby wynikowo fantastycznie, a zadaniowo również fajnie, bo się rozwijają, idą do przodu. Reszta naszych zawodników również wysokie lokaty w ósemkach czy w finałowych szesnastkach, więc jak na młodzież naprawdę fantastycznie. Zapytaliśmy trenera UKS Hajduczek Olsztyn, czy trudno jest wyszkolić takiego zawodnika, który będzie później odnosił sukcesy na zawodach. I jak wyglądają takie treningi? Na co dzień te treningi wyglądają w taki sposób, że pracujemy w zależności od zaawansowania, tak, oczywiście, ale staramy się w tych grupach podstawowych trenować raz, dwa razy w tygodniu i pokazywać takie podstawy i zachęcać dzieci do uprawiania z szermierki. Im oczywiście zawodnik starszy, tym tych treningów więcej i też więcej już później wymagamy, zaczynają później się starty na zawodach, więc no nie jest to proste, ale jest to niezwykle ciekawe na pewno. Najlepiej od jakiego wieku zacząć, czy nie ma takiej granicy? Zapraszamy wszystkich, bo mamy również grupę rekreacyjną, ale myślę, że fajnym wiekiem do rozpoczęcia treningów to jest około 9-10 roku życia. Wtedy najwięcej rzeczywiście radości i frajdy dają te treningi szermiercze. W sumie w Poznaniu na planszach rywalizowało 59 szablistów i 38 szablistek z całej Polski. Wśród nich zawodnicy Hajduczka, m.in. Aniela Kozłowska. Powiedz, jak podsumujesz zawody w Poznaniu? Myślę, że mogę być zadowolona ze swojego startu, ponieważ osiągnęłam tam wysokie drugie miejsce i wykonałam dobrą pracę i zawalczyłam bardzo dobre walki. A jak konkurencja była mocna? No myślę, że jak na każdym Pucharze Polski, na każdych generalnie zawodach, wiadomo, no każdy przyjeżdża po to, żeby wygrać, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik, więc wiadomo, no nigdy nie będzie łatwo. Aniela Kozłowska ma szereg sukcesów na swoim koncie. Składa się na to nie tylko talent, ale również ciężka praca na treningach. Trenujemy cały czas intensywnie. Przyjeżdżamy tutaj na salę codziennie prawie, żeby trenować i żeby szlifować swoje umiejętności. A co cię kręci w szermierce? W szermierce kręci mnie na pewno to, że można się rozwinąć bardzo dobrze i poznać też bardzo wyjątkowych i wartościowych ludzi. No i to, że generalnie lubię to robić i sprawia mi to dużo radości. Przypomnijmy, to właśnie sukcesy m.in. młodych szablistów zainspirowały Stowarzyszenie Świętej Rodziny, by przed laty rozpocząć starania o budowę nowoczesnego obiektu sportowego, który obecnie służy już młodym sportowcom. Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej w Olsztynie oficjalnie otwarto we wrześniu tego roku. W katolickim zespole edukacyjnym imienia Świętej Rodziny uczy się ponad 600 uczniów, którzy chętnie uprawiają sport.